muszę tego robić. Jeszcze raz, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Wykluczonych, emeryt, reemigrant. Oj, widzę tutaj znajomych, bardzo mi miło. W każdym razie, padło przed chwilą pytanie, nie liczmy na, to znaczy stwierdzenie, nie liczmy na Pawła, co liczmy na siebie, co my możemy dla Pawła zrobić. Zrobiłem to, że z kolegami przyjechaliśmy z jednym ciężko chorym, Edwardem, przyjechaliśmy tutaj, żeby Pawła wesprzeć. To jest jedno. Nie będę mówił o bolączkach, bo wszyscy je wiemy, wszyscy je znamy, wiemy, jaki jest problem. Nie, musimy to zmienić. I dlatego tutaj przyjechaliśmy. Nie możemy tkwić w starych okopach, musimy zmienić system. Ten system musi być zmieniony, inaczej nic nie zrobimy. Oczywiście musimy do tego systemu wprowadzić swoich ludzi. Dlaczego tutaj jestem? Również dlatego, że uważam, że wokół osoby, jakiejś osoby musimy się skoncentrować. Jak jest rdzeń namagnesowany, to te opiłki do niego lgną. I tych opiłków z całej Polski musi się nagromadzić tyle, że nie będzie miejsca dla nikogo innego. Dlatego wspieramy. A teraz od strony praktycznej, im więcej, pomysł mojego kolegi, im więcej będzie kandydatów, tym lepiej. Bo jeżeli teraz jest pompowany jeden kandydat i wszyscy o tym doskonale wiemy, który, już jest wmawiany ludziom do głów, wbijany, on wygra, bo wygra w pierwszej turze. Nie, ale on może wygrać, jak nie będzie zbyt wielu kandydatów. Jeżeli będzie nawet 100 kandydatów, to każdy dla siebie znajdzie. To może zamiast 20%, które miałoby pójść do wyborów teraz, pójdzie 80% Polaków, którzy znajdą szansę w jakimś nawet swoim kandydacie i wtedy mamy szansę na drugą. Jasne, tak, panie Marku, to jest... O to mi chodzi, nie chcę za bardzo przedłużać, ale jeszcze jeden problem, bo ja przyjechałem z Łodzi. Jestem również prawnikiem z wykształcenia, mam trochę doświadczenia w tym środowisku. Nie znam górników, ale słyszałem, jadąc tutaj po drodze, słyszałem taką informację, że mówię, nie chcę się wypowiadać na tematy śląskie, bo państwo tutaj miejscowi lepiej je znacie, ale podobno wszystkie te pola czy złoża węglowe są wykupione przez odpowiednich ludzi, a chodzi tylko o to, żeby zbankrutowały polskie kopalnie, żeby te szyby można było przejąć, żeby można było je zabrać za grosz, a te pola już eksploatować dla siebie. I teraz jeszcze jeden element. Trzeba koniecznie o tym powiedzieć. Mówi się cały czas o przywilejach dla rolników. Rolnicy, górników i rolników też, bo musimy razem z nimi, górnicy, rolnicy, wszyscy. Ale mówi się o przywilejach. Nie, to jest zapłata za ich ciężką pracę. Ale nie mówi się o przywilejach całej elity, tak zwanej już elity, prawda? Tej klasy eksploatującej nasz naród. Ilu jest górników? 100 tysięcy w Polsce? Dobrze. A ilu jest w służbach siłowych? Ile jest w policji? 300 tysięcy. A jakie oni mają przywileje? Oni nie mają przywileje, oni mają tylko zapłatę. Ale oni po 15 latach idą na emeryturę. Na jaką emeryturę? 100%. Prokuratorzy, sędziowie nie płacą ZUS-u, nie płacą składek, nie otrzymują emerytury ZUS-u. Dostają z naszych pieniędzy, ze skarbu państwa, zabierają 100% wynagrodzenie, tak jakby pracowali dalej. I o nich się nie mówi, że oni są pasożytami. Mówi się, stara się skłócić nas z górnikami, z rolnikami, z pozostałymi. Przeciwstawić jednych drugich. Znamy ten problem. I jeszcze jedno. Już naprawdę chcę kończyć. Pani premier powiedziała, nie pozwolimy na odrodzenie się samoobrony. A co ona nam może pozwolić albo nie pozwolić? My się odrodzimy, bo my mamy się sami bronić. Ja nie mówię o samoobronie. Oczywiście ceniłem Lepera. Nie mówię o tym, żeby odrodzić w tej formie. My się mamy sami bronić. Czyli samoobrona to my. My się bronimy przed eksploatacją, przed okupantem, przed władzami, które są przeciwko narodowi, przeciwko obywatelom. I dlatego, jeżeli wierzę w Pawła i musimy wokół niego stworzyć, to żeby później był dostęp do wyborów parlamentarnych, żebyśmy mogli przejąć władzę. Dziękuję. Brawo, Marku, dziękujemy ci serdecznie. Cieszymy się, że...